Cześć wszystkim, tu znowu Pony 7, przeciąg tyranii. Dobra. Jesteśmy w kamiennej strażnicy. W końcu. Dało nam się dostać. Więc... zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Mury tej warowni cierpiały od burzy i w zaciekłym starciu pomiędzy zgardzonymi, a niezłomnymi. Tak. O! Chór! Czy mnie oczy nie mylą? Ktoś idzie przez burzę. Wojowniczka podniemnych ostrzy legenda szykuje się, by powitać. Po chwili na jej twarzy pojawia się zrozumienie, unosi broń i staje w pozycji do ataku. Gadaj, coś ty za jeden! Nie siedzimy wokół burzy tak długo, by zostać niewolnikami hegemona. Okej, to nie jest chór. To są podniemne ostrza. Czyli tak, czyli przyboczne wojska regenta. Prowadź do Stradiusa Herodina. Mam dosyć słuchania twoich nieznaczących gruźb i deklaracji miłości do ojczyzny. Prowadź nas do węża, który gnieździ się w tej twierdzy. Uspokój się, człowieku, ja tylko cały dzień wpatruję się w burzę. Stradius jest za murami. Przecież to insygnia. Zbliża się ktoś, kto niesie insygnia regenta. Co cię to sprowadza, przybyszu? Okej. Mamy opcję z przebiegłością, mamy dwie opcje z atletyką, które nam odpadły. Użyjmy opcji z przebiegłością. Może gdyby nie po to, że inne to są złe, ale żeby po to, żeby podnieść podmiot przebiegłości. Jestem przyjacielem z Stradiusa i przynoszę wiadomość przeznaczoną wyłącznie dla jego uszu. Czy on żyje? Przyjacielem? Jestem pewna, że regent zechce spotkać się z kimś, kto dla niego przedarł się przez burzę. To musi być wyjątkowo ważna wiadomość. Brama znajduje się tam. Porozmawiaj ze strażnikiem, jeżeli chcesz audiencji u regenta. Okej, spoko. Z pewnością będziemy chcieli audiencji u regenta. Interesting. Czy jemu się ta audiencja spodoba, to już troszkę inna sprawa. Ale dobra. Jeżeli możemy ocalić ludzkie życie drobnym kłamstwem, to czemu by nie? Obcy przepuścili cię? Nie wiem, jakie czary tworzyły ci ścieżkę przez burzę, ale Fortesa Regenta jest zamknięta dla przybyszów z zewnątrz. Zejdź mi z drogi, robaku. Duszę Regenta gołymi rękami, a żaden sznur skrzepy nie zdoła mnie powstrzymać. Dobra, mamy opcję z dyplomatą. Przybyłem długą drogę, by pomówić z Regentem. Rozsądek podpowiada mi, że nie powinienem ci wierzyć, ale jest w tobie coś, co mówi mi, że to prawda. Zatem zmarnowałeś czas nieznajomy, tylko hegemon może zakończyć edykt, a nic nie skłoni regenta do podjęcia negocjacji. Chciałbym, żeby Herodin był bardziej skłonny do negocjacji, ale on postanowił zostawić wszystko w rękach hegemona. Zachowuje się tak, jakby mógł po prostu przeczekać tę burzę. Reszta z nas nie ma takiej pewności. To zabrzmiało jak wyzwanie. Wytrzyj oczy z piachu, to może dostrzeżesz, że mamy ze sobą nie tylko gładkie słowa. Sądzę, że regent niewłaściwie ocenia swoją rolę w tej sprawie. To przez jego bezczynność wojna utknęła w miejscu, a my z pewnością usuniemy go z urzędu. Sugeruję, żebyście wracali skąd przybyliście, nieważne jak udało wam się tutaj dotrzeć. Przekażcie swoim dowódcom, że nie ustąpimy ani na krok. Z drugiej strony Kraty dobiega donośny głos. Opuśćcie broń i podnieście kratę. Chcę pomówić z naszym gościem. W takim razie idź i przedstaw się. Zachowuj się odpowiednio, to nie będziesz miał kłopotów. Okej. Okay. Łatwiejsze niż myślałem. Czy to jest regent w samej sobie? O, tak! Stradius Herodin. Władca krzepy patrzy na ciebie zmieszaniną niepokoju i zdumienia. Jego spojrzenie pada na insygnia niezłomności. To wyjaśnia, jak udało ci się przejść przez wichurę, ale dlaczego tu przebywasz? Chyba nie po to, by uwolnić wroga. Długotrwałe odosobnienie nie pozostało bez wpływu, ale docierają do nas wieści z zewnątrz. Potrafię ją rozpoznać, stanowiciela losu, a więc logika podpowiada mi, że jesteś władcą studni Vendriena. Herodin! Baryk uderza pięścią o pięść tak mocno, że aż ziemia drży. Wyłaś stawić nam czoła, tchórzu. Wystarczająco długo unikasz swojego przeznaczenia. Znamy się? Nie przypominam sobie twojej twarzy, chociaż niezbyt wyraźnie ją widzę.
Twój kolega wydaje się odrobinę zbyt zapalczywy jak na emisariusza. Masz sporo racji. Moim zdaniem nie nadaje się do żadnych zadań. Przetrwaliśmy w więzieniu hegemona przez ponad rok. Ja nadal żyję, więc wciąż trwa ród regentów. Nawet zgardzeni nie zdołali przebić się przez zawieruchę wywołaną edyktem burz. Nie jestem jednak pewien, jak tobie to się udało. Nie przybywasz chyba z tak daleka tylko po to, by przekazać warunki kapitulacji, prawda? Dobra, zobaczmy, co możemy powiedzieć. Burza niszczy twój lud. Przybywam po córkę. Miałam nadzieję, że uda się przełamać do rozsądku. Przybyłem nacieszyć się piękną pogodą, ale chyba źle mnie poinformowano. Tak. Burz niszczy twój lud. Widzisz chyba, jak szalone jest przeciąganie nieuniknionego. Zdaję sobie sprawę z mojej roli w tym wszystkim. Edykt może zakończyć tylko krwią ostatniego regenta. Tak życzy sobie Kyros. Muszę cię ostrzec, nie przeżyłem tak długo tylko po to, by dać się zabić sługą Kyrosa. Przetrzymałem wojnę, samobójcze natarcie zgardzonych i nawet długo odosobnienie pośród burzy. Nie dam się tak łatwo. O co chodzi z samobójczym natarciem zgardzonych? W drugim roku wojny moja osobista gwardia schwytała jeden z elitarnych legionów grobowego. Rozdzieliliśmy ich dla naszego bezpieczeństwa. Część tutaj, innych w szarej wartowni, aby wykorzystać ich do targów z Aszem. Wykorzystałeś miłość Archonta do jego żołnierzy? Ty potworze. Wojna zatrzymywała się i zmieniała w wyczekiwanie, kiedy siły wzgardzonych zebrały się po kamienną strażnicę, by nas przegonić i wyzwolić naszego więźnia. Reszta, jak wiesz, to już historia. Nim wzgardzeni zdołali doprowadzić atak do końca, edykt zmiótł zarówno moich ludzi, jak i Legion Grobowego, jakby byli zrobieni ze słomy, ścierając kości i żelazo na pył, który wiruje teraz nad nami. Aż zbyt dobrze pamiętam ten dzień. Gdybyście się wtedy poddali, ocalilibyście setki żołnierzy z północy i południa. Bardzo, bardzo proste, tak, spojrzenie na sytuację. Krzepa nie ugnie się przed nikim, ty zardzewiały pancerniku. Sama twoja obecność kala te mury. Okej, co możemy... Prawdziwy przywódca walczyłby do końca? Co ci przyszło z przeciągania tej sytuacji poza nienawiścią twoich własnych poddanych? W pierwszej chwili waha się odpowiedzią, ale po chwili wykrzywia twarz w grymasie. Moi poddani nie wiedzą, co jest najlepsze dla Krzepy. Potrzeba nam silnego przywódcy, który rozumie nasze tradycje, który powiązany jest krwią ze spuścizną naszego narodu. Skoro chcą mnie nienawidzić za podtrzymywanie naszej siły i przetrzymywanie wojny, niech będzie. Nie przyjąłem tego stanowiska, by być obiektem uwielbienia. Co mi przyszło? Utrzymałem Krzepę przy życiu, pomimo uwięzienia za tymi murami. Desperackie próby dotarcia tutaj i zabicia mnie dowodzą, że była to słuszna decyzja. Chociaż przecież wcale niełatwa. Już dawno mogłeś doprowadzić do zakończenia edyktu. Masz na myśli samobójstwo, lek egzekucję wzrok moich krajan? To byłoby poniżej godności mojego stanowiska i moich żołnierzy. Gdybyśmy poddali się woli hegemona, utracilibyśmy to, co stanowi o wielkości Krzepy, naszą wytrwałość. Nie radowałem się, mogąc z bezpiecznego miejsca widzieć burzę niszczącą mój kraj. Każdego dnia noszę brzemię tej decyzji, ale nigdy nie zwątpiłem w jej słuszność. Twoje cierpienia są niczym wobec moich, tych lub tych, które znosi twój lud. Skazanie swojego kraju na taki los jest niewybaczalne. Kiedy Kyros zażądał hołdu od Asza, ten wybrał życie swoich żołnierzy ponad swoją dumę. Jesteś tchórzem, a ja dopilnuję, abyś zginął jak tchórz. Okej. Co możemy zrobić? Daliśmy dwie nowe opcje. Jesteś głuchy na głos rozsądku? Na pewno dojdziemy do porozumienia korzystnego dla obu stron. Może nie chcę porozumienia korzystnego dla obu stron, chcę porozumienia korzystnego dla mojej strony. Okej, dobra. Dobra, spróbujmy jeszcze dwójkę. Prawdziwy przywódca walczyłby do końca zamiast się chować. Rozumiem twoje wątpliwości, ale dlaczego miałbym kontynuować przegraną bitwę? Regenci Krzepy od zawsze przezwyciężali trudności, które łamały innych. W kamiennej strażnicy mogłem przetrzymać każdego nieprzyjaciela.
Skąd mogłem wiedzieć, że Kyros ukaże nas tak rygorystycznie? Dobra, jesteś głuchy na głos rozsądku, nie ma innego wyjścia niż twoja śmierć. Nasze definicje rozsądku mocno się od siebie różnią, stanowicielu. Jako podwładny hegemona przywykłeś do jednostronnych negocjacji i posłuchu, nie do otwartego dialogu. Z twojego punktu widzenia moje zachowania faktycznie musi się wydawać nierozsądne. Jako regent wspaniałej krainy Krzepy niniejszym cofam wszelkie zaproszenia, jakie cię tu przywiodły i skazuję na banicję. Czy ktoś jeszcze chciałby się wysilić na jakieś puste gesty? Najwyraźniej jest to tutaj popularne. Typowe zachowanie podnóżników Kyrosa, nie przedstawiasz żadnych godnych uwagi i warunków. Pewnie zakłamiecie historię, że to niby ja doprowadziłem do tej konfrontacji, ale wszyscy tutaj będą pamiętali, że kiedy hegemon postawił mnie pod ścianą, wybrałem Krzepę. No dobra. O, proces archontów, coś doszło. Odeprzyj jego siłę i pokonaj regenta. Okej, w procesie archontów coś doszło? W czasie podboju aż wysłał swoich żołnierzy na kamienną strażnicę, mimo że wiedział o nieuchronności nieuchronnie nadchodzącym edykcie. Okej, to jest ciekawe. Stawmy się. Tędy zwrotka. No, naokoło idzie, nie wiem czemu. Okej, dobra. Chcę się upewnić, że ty dobrze to rzucasz. Okej, oni jeszcze tutaj podejdą. To może najpierw możemy zamienić tego w kamień. Okej. Dobra, pomóżmy może zwrotce. Barik. Barik sobie poradzi jak zwykle. Okej. Janusz. Draśnięcie. Okej, nie udało się go zamienić. Możemy rzucić to, jak się jeszcze troszkę lepiej ustawimy. Dokładnie. Okej, tamtego gościa możemy oszołomić, co? Świetnie. Okej, to teraz jeszcze go zamruźmy. Okej. Jesteśmy zwarci z nim, niefajnie. Możemy go jeszcze ogłuszyć. Okej, fajnie, gość odstąpił i rzucił się na Lantriego. Dobra, zaraz się nim zajmiemy. Tylko co ty możesz mu zrobić? Okej. Grabarza możesz mu zarzucić? Okej. Fajnie, ten gość jest ogłuszony. Możemy od niego odstąpić. Możemy podejść trochę bliżej i rzucić ten wybuch. Okej, ty już nie jesteś w zwarciu. A właśnie, możemy rzucić siłę tytana. Okej, wykończmy tego jeszcze gościa. Ładnie. Okej, ukierunkowana siła. Dobra, ten gość zaraz padnie. Więc nie musimy używać na niego ukierunkowanej siły. Możemy tak jeszcze zrobić. Okej. Wykończmy tego jeszcze gościa. Okej. Zwrotka, dokończ go. Okej, ładnie, zamrożenie. Nie podchodź tak blisko. Okej. Dobra, jeszcze ten gość został. Uff, pole ognia. Ładnie. To mu zadał obrażenie krytyczne.
44. Barik trafia krytycznie. Okej. Dobra. Bitwa się nie kończy, więc pewnie będziemy mieli jeszcze troszkę do zrobienia. Tarcze niezłomne. Okej, taką już mamy. Weźmy ją. Właśnie Lantry, ty używasz tarczy? Nie, to jest broń. Jednoręczna, więc możesz używać tarczy. Właśnie. Nie wiem, dlaczego o tym zapomniałem. Dobra, co my tutaj mamy? Tylko złamaną włócznią. Okej, będziemy musieli jakoś naokoło przejść. Wkoczmy jeszcze tych gości, których tutaj zostawiliśmy. Nie aż czemu by nie. Okej. Ładna kula ognia. Okej, rzucili się na nas. Co ty robisz, zwrotka? Ruszaj do ataku. Okej. Sprzywarmy im jeszcze tym. Aż oni się skupili. Świetnie. Czy te czary... Nie. Może tego nie rzucajmy im. Się rozproszą i będzie trudniej ich podobijać. Okej. Okej, fajnie. Jeden padł. Ten zaraz padnie. Po co rzucasz to na mnie? Rzuć to na Barika. Okej. Ładnie. No i ładnie. Dobra. To chyba za dużo nie zrobimy, co? Mury zamkowe rozrywają w tym miejscu ogromny kolec, pozostałość huraganu nowych wiatrów, które dodały tu dawno temu. Okej, dobra. Tutaj nie widzę, żebyśmy mieli przejście jakieś. Więc jest tylko jeden kierunek. Okej, Barik i zwrotka mają po jednej ranie. Ale może zdążą awansować, zanim dojdziemy do regenta. Okej. Kołowrót. Siłą obrusz, porusz kołowrót. Tak, nie będzie problem. Hej, dobra, zapiszmy. Może być tu trochę przeciwników. Dobra. Tu są wytrwałe ostrza. Czy chcemy tam wchodzić, w tamtym kierunku? Wszędzie są wytrwałe ostrza, więc nie ma chyba aż takiej różnicy. Okej, Barik. Na razie nie potrzebujesz więzi honoru. Możesz użyć to na zwrotce. Okej. Teraz, dopóki ładnie stoją, możemy zarzucić im to. Okej, chyba się obronił gość. No cóż. Chodźmy tutaj trochę bliżej. Użyjemy wybuchu. Okej, dobra. Możesz rzucić siłę tytana na zwrotkę. Ty już użyłeś prowokacji? Nie. No to użyj. Okej. Dobra. To ich ładnie powinno pokiereszować. A, możemy albo powalić, przeinspirować. Dobra. Zaburzenie.
Okej, rzućmy może tarczę na zwrotkę. Aż troszkę oberwała. Świetnie. Z kula ognia. Mają trochę wytrzymałości ci żołnierze, ale... Ale ładnie zaraz będą padać. Dobra. Chodźmy może tutaj trochę. Żeby ładnie ich tutaj złapać. O, w ten sposób. Świetnie. Okej. Spetryfikujmy. Ciebie możemy oszołomić. Świetnie. Jego możemy ogłuszyć. Okej, świetnie. Dobra, tego już oni wykończą. Skupmy czary może na kolejnym żołnierzu. Okej. Okej, on wpadł. Co my tutaj mamy? Mamy wejście na mury. Zaraz się temu przyjrzymy. Zbrojenie złomnych. Okej, eliksir mocy. Moc plus 1. Okej, może byśmy coś takiego zwrotce dali. Zwój. Czy po prostu składniki. Chcemy wchodzić na dziedziniec. Czemu by nie? Skoro możemy kogoś pozabijać, to czemu byśmy nie chcieli tego nie zrobić? Okej. Podniebne ostrze i jeden ciężki gość. Wytrwałe ostrze. Okej. Dejdźcie tutaj, ustawcie się. Okej. Ty możesz ich wszystkich z... zagrować. Okej, ładnie. Tak, te zaklęcia nam troszkę potrwają, ale... ich regeneracja. Gdybyśmy ustawili się tutaj, możemy ich ładnie skasować. Okej. Okej, świetnie. No spetryfikujmy, to powinno pomóc go zabić. Okej, nie udało się. Dobra. Stawmy się teraz jakoś ładniej do... do tego. O! Zwrotka padła, nawet nie zauważyłem. Dybaryk użyj z niej odwiedzi honoru. Okej, ładnie. Teraz wybuch. Okej, względy stanowiciela. I co możemy? Możemy ich jeszcze poranić kolcem? Okej, nie zdążyłem. Dobra. Ty masz już? Nie masz mocy tytana. No to odnowienie. Okej. Fajnie, zwrotka awansowała, świetnie. Okej, spróbujmy tego ogłuszyć. Dobra, tego możemy powalić. Okej. Bierzcie się za tego, on jest powalony. Tego mogę zamrozić. Okej. I oszołomić. Dobra, Janusz. Chyba po prostu używaj, co masz. Nie będzie już z nimi większego problemu. Okej. Świetnie. Barikowi jeszcze troszkę brakuje do awansu, ale... myślę, że równie szybko to nadrobi.
W miejscach, gdzie burza o niewyobrażalnej siły rozdarła teren z ziemi, wystają ogromne kamienne kolce, oręże i zbroje żołnierzy zerwane z ich ciał. Są teraz zamknięte w kamieniu jak milczące symbole gniewu hegemona. Okej. To jest chyba wejście na mury, co? Albo i nie. Dobra. Więcej tych ludzi. Zgardzeni. Do warowni, regent jest w odwrocie. Do mnie, wycofać się i bronić twierdzy do ostatniego żołnierza. No fajnie, mamy pomoc. Może wykryto pułapkę, ale gdzie? Tutaj. Zajmijmy się nią od razu. Czy ktoś ją aktywował? Nie wiem, nie zauważyłem. Okej, okay, dobra. Spetryfikujmy tego gościa. Nie udało się. No to standardowe. Okej, okay, ładnie. Czym ich pokażemy? Że najpierw ogłuszymy tego gościa. Okej. Teraz odrazimy. Ładnie, teraz ogień. Ciach. Teraz kolejna kula ognia. Jeszcze raz petryfikacja, chociaż pani nie zdążymy. Okej. Świetnie. Kto nam przyszedł z pomocą? Ktoś z imieniem? Chyba nie. Po prostu kamienne tarcze. Okej, co my tu mamy? Kamień księżycowy. I schemat potężny grzmot. Schemat zawiera instrukcję wykucia dwuręcznego miecza. Co dużo przedmiotów mam tu fajnych, które chciałbym użyć, a nie mogę. Okej, wejdźmy jeszcze na mur. Tam coś widziałem na murze do wzięcia. Okej. Co to jest? Tylko krwawy mech. Obrona przeciwko atakom, krwotok plus 50. Niewrażliwość na krwotok. Okej, skoro nam to gra daje, to może się przydać w takim razie. Barik, barik, barik. Może ty to weź. Okej. Let's be off. I co my tutaj dalej mamy? Skrzynka. Zestawy obozowe nie będą nam na razie potrzebne. I czyżby się oni wycofali do środka twierdzy? Ojej, przepraszam. Wygląda na to, że tak. No to wchodzimy. Okej, tu mamy jeszcze jakąś troszkę większą grupkę. Nie rzucaj więzi honoru teraz na mnie. O, barik, barik. Okej. Dobra, ty może... O, zmarnował sprowokowanie, dobra. Użyjmy tego, że uda nam się ich przestraszyć. Okej, świetnie. Pomóż tutaj, albo nie goni za tym gościem. Fajnie. Przejdę teraz wybuchu. Damy żywotność barikowi. Okej. Okay. Kierunkowana siła. Ty goń tego gościa. Nie chcę, żeby on wyszedł ze zwarcia. Dobra. Teraz zamrożenie.
Okej, mocno przywali Barikowi. Podleczymy go. Dobra. Tutaj pomożemy dalej zwrotce. Wrzucimy parę obszarów, jak myślę, że to ogarnie. Okej. Możemy gościa powalić? Okej, zwrotka mocno obrywa. To rzućmy na nią tarczę. Okej. To powinno jej pomóc. Tego gościa zaraz zabiję. Okej. To możemy ogłuszyć. Raz siłę na zwrotkę. Fajnie. Teraz tego spróbujmy spenetrować. Czy spetryfikować. Okej, sam raz Barik awansował. Okej. Gość jest odporny na wszystkie efekty, jakie próbujemy mu zasadzić. Okej, w końcu zranienie jakieś. Więc mu teraz pospadają obrony. Więc będzie już łatwiej. Okej, efektywnie. Raczej efektownie. I efektywnie. Ciach. No dobra, masz przerąbane. Ciach. Okej. Dobra. Idziemy się jeszcze... Tak, muzyka przyciszyła się, więc pewnie to oznacza, że wybiliśmy wszystkich na dziedzińcu. Tak, przejdziemy się jeszcze tutaj, żeby zobaczyć, czy tam czegoś nie ma ciekawego. Ale najpierw awansy. Dobra? Barik. Tak, nie możemy już ci żywotności zwiększać. Stanowczość masz całkiem dużą. Okej, to mu daje dobre obrony, więc spoko. Siła również mu daje obrony wytrzymałości. Celność. Plus 1% odbicia pancerza. Okej. Generalnie większość rzeczy dałoby mu jakieś fajne rzeczy. Chyżość. Przecież zwiększajmy mu moc. +2. W takim razie powinien mocy mieć ok. Ok, dobra, może finezję mu zwiększmy. Tak, to mu nie zwiększa odbicia. Może dlatego, że ma taki pancerz ciężki. Nie wiem. Dobra, strażnik. Możemy... Nie możemy jeszcze do przedostatniego poziomu zejść. Dobra, bohaterska obrona. Raz na patyczkę, kiedy poziom zdrowia Barika się nie krytyczny. Poziom zostaje natychmiast uzdrowiony. Okej, myślę, że to weźmiemy. A potem zastanowimy się, co brać z przedostatniego poziomu. Okej. A ty zwrotka? Krew wymaga krwi. Trwanie krytyczne zwarcie daje obrażenia także przeciwnikom znajdującym się blisko celu. Zabójczy szał 2. Po zabiciu przeciwnika zwrotka będzie przez krótki czas zadawać potrójne ciosy. Szkoda, że nie pisze jak długo. Okej, prosiak narożnie. Może użyjmy tego. Weźmy to, zobaczmy, jak się to będzie działać. Jak to będzie działać. Nie piszę, w jakim promieniu. A nie, 1,5 metra. Bardzo mało, więc generalnie przeciwnicy muszą być koło siebie, żeby to zadziałało. Ale zobaczmy. Może czasami się będzie przydawać. Okej, dobra, w następnym odcinku pozbieramy tutaj jeszcze resztę rzeczy, jakie tu zostały. No i wchodzimy do warowni. Szukamy regenta. I odpowiednio z nim rozmawiamy. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!